Nie kręć. Mamy dzień 24 maja i idziemy właśnie na Nizhnie Rysy. Jest to nasza próba numer 2. Obawiamy się też, że może być nieudana, bo szlak może być nieprzytarty, a może być lawiniasto. Jesteśmy już na odcinku Ceprostrady, mniej więcej przeszliśmy 3/4 drogi. Jeszcze kawałeczek do Morskiego Oka. Tam zrobimy sobie krótką przerwę. Na jakieś kopytka, bo mam dzisiaj taką zachciankę. I przed nami wszystkie trzy mięgusze. Wicubryna, a kawałek poniżej po prawej mnich. Wyróżniający się, bo czarny. I jak tam słusznie zauważył, ostatni przystanek pasiągów. Jakby tak następnym razem pójść spać do Muka Starego, to można tego mięgusza walnąć. Jakoś, nie? Którego? Wielkiego. Wielkiego. Cóż, no, spotkała nas taka ciekawa przygoda. Jesteśmy nad stawem czarnym pod Rysami. Przed chwilą w ogóle zeszła tutaj taka mini lawinka, która była dość przerażająca, a później usłyszeliśmy wielki huk kamieni. I chwilę wcześniej, no. I chwilę później już mamy helikopter, także no. Jakby to zniechęca do pójścia wyżej, ale pójdziemy. Pójdziemy kawałeczek wyżej i zobaczymy, jakie tam będą warunki. Na pole? Lądować? Na wis. No, no jest, wszystko zostało jeszcze po zimie. Słońce nam teraz pięknie przyświeca. Przed nami bula pod Rysami, która z tej perspektywy wygląda na trójkątną. Czarny staw pod Rysami, który się trochę oddala. A my teraz w ogóle idziemy sobie po takim lawinisku. Pierwszy raz w życiu takie coś widzę. Takie ogromne zlazło z góry. Ale takie... zatrzymało się, nawet nie wpadło do stawu, o dziwo. To świeże, to chyba. Tak. Perć. Pięknie wyglądająca. Widać świnie, widać granaty, widać mięgusze, widać Tatry Zachodnie, tam w oddali. Tutaj przed nami piękne Rysy w całej okazałości.
Tutaj kawałek poniżej jest wierzchołek południowy, na który ostatnio chcieliśmy wejść. I dalej za Rysami wysoka, kończysta, ganek i piękna galeria gankowa. Dalej Gerlach, Bradawica. Dalej mamy Lodowy, Łomnice, Turny, Jagnięce, Tatry Bielskie. A tu pod nami jest w ogóle młynarz. To to? Tak. I cała Dolina Ciężka. Na dole mamy już początki wiosny, a właściwie to nadal w sumie one wyglądają bardziej trochę jesiennie niż wiosennie, bo mamy takie kolorki brązowo-zielone. A u góry mamy jeszcze totalną zimę. Jedynie na skałach śnieg już stopniał. Ale poniżej jest jeszcze totalnie... Toniemy w śniegu dosłownie po pas. Musieliśmy ubrać tuptuty. Moje raki już się widać mega rozwiązują. Tu się kręci? Tak. Nie, tylko nie to. Chodzić po kamieniach, tam widać, że dziki się ślizgają trochę.